Parogodzinna przerwa w dostawie prądu była efektem awarii w stacji transformatorowej w dzielnicy Piaskowa Góra. Na miejsce wezwano funkcjonariuszy Straży Pożarnej, którzy zabezpieczyli teren, oraz pracowników technicznych zakładu energetycznego. Po paru godzinach udało się usunąć awarię stacji zmieniającej wysokie na średnie napięcie. Akcja wyglądała na dość poważną. Wszystko za sprawą wysokiego napięcia, którego obecność łatwo doprowadzić może do tragedii. Funkcjonariusze Straży Pożarnej zabezpieczyli teren wokół stacji transformatorowej, która uległa awarii. Niezbędne było użycie specjalnego proszka, który wykorzystuje się w gaszeniu urządzeń pod napięciem. Strażacy wyprowadzili również mieszkańców i gabiów na bezpieczną odległość. Nie wiadomo na razie, co było bezpośrednią przyczyną zaistniałej awarii. Spaleniu uległa jednak stacja zmieniająca prąd o wysokim na średnie napięcie. Przerwa w dostawie energii obejmowała wiele budynków i zakładów na Piaskowej Górze. Od prądu odcięci byli m.in. mieszkańcy ulicy Broniewskiego i Malczewskiego. Po paru godzinach udało się usunąć awarię.